Lekcja z listu świętego Pawła apostoła do Efezów. Bracia, patrzcie, że jakobyście ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, czas odkupując, iż dni złe są. A przetoż nie bądźcie nieroztropnymi, ale rozumiejącymi, która jest wola Boża. A nie upijajcie się winem, w którym jest nieczystość, ale bądźcie napełnieni Duchem Świętym, rozmawiając z sobą w psalmach i w pieśniach, i w śpiewaniach duchownych, śpiewając i grając w sercach waszych Panu, dziękując zawsze za wszystko w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bogu i Ojcu, będąc poddanymi jedni drugich w bojaźni Chrystusowej. Dalszy ciąg Ewangelii według świętego Jana. W on czas był niejaki królik, którego syn chorował w Kafarnaum. Ten, gdy usłyszał, iż Jezus przyszedł z żydowskiej ziemi do Galilei, poszedł do Niego i prosił Go, aby stąpił i uzdrowił syna Jego, bo poczynał umierać, rzekł wtedy do Niego Jezus. Jeśli znaków i cudów nie ujrzycie, nie wierzycie. Rzekł do Niego książę, Panie, stąp pierwej, niż umrze syn mój. Rzekł mu Jezus, idź, syn Twój żyw jest. Uwierzył człowiek mowie, którą mu powiedział Jezus i szedł. A gdy on już zstępował, zabierzeli mu słudzy i oznajmili, mówiąc, iż syn jego żyje. Pytał się wtedy ich o godzinę, której mu się polepszyło. I rzekli mu, iż wczoraj o 7 godzinie opuściła go gorączka. Poznał wtedy ojciec, iż ona godzina była, który mu rzekł Jezus, syn twój żyje. I uwierzył sam i wszyscy do niego. Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłowani bracia w Chrystusie. Mamy 20. niedzielę po Zielonych Świątkach i w ten dzień czytamy cud Pana Jezusa, w którym Pan Jezus po raz kolejny okazuje swoje miłosierdzie i lituje się nad biedą ludzką. I ten cud jest wielki i wspaniały, natomiast nieraz przyzwyczajamy się do tego, że Pan Bóg przyjdzie, do myślenia, że Pan Jezus przyjdzie i uczyni w naszym życiu jakiś cud. I tych cudów jest bardzo wiele, a przede wszystkim są to cuda duchowe, cuda nawrócenia, a cuda fizyczne są rzadsze, bo one z reguły czemuś więcej jeszcze służą. Dlatego przesadne skupianie się na cudach, choćby to były największe nawet cuda wskrzeszenia zmarłych czy inne tego typu, jakich uczynił Pan Jezus, nie jest aż tak istotne, jak na samym poznawaniu Boga, na poznawaniu Pana Boga i Jego nauki. Jeśli na przykład czytamy, czy słyszymy to, co pisze nam, co usłyszeliśmy właśnie w dzisiejszej lekcji o upijaniu się winem, to to, co do nas tutaj może nie zawsze dociera, to to, że faktycznie Święty Paweł, apostoł, ma dla nas największą, można powiedzieć, bardzo, bardzo ważną wiarę, bardzo ważną naukę, bardzo ważną, istotną naukę, której nie możemy w jakikolwiek sposób pomijać ani ignorować. Święty Paweł w liście do Efezjan pisze wyraźnie o tym, nie bądźcie nieroztropnymi, ale rozumiejącymi, która jest wola Boża. Nie upijajcie się winem, w którym jest nieczystość, ale bądźcie napełnieni Duchem Świętym. Warto się nad tym zastanowić, ile grzechów właśnie przyszło na świat przez owo upijanie się winem, czy też napojami alkoholowymi w ogóle. To, że święty Paweł Apostoł o tych rzeczach pisze, wynika z jego ogromnego, wielkiego doświadczenia. On wie, jak działa alkohol, inne substancje odurzające na człowieka, pozbawia go oczywiście, jeśli jest używany nieumiarkowanie rozumu, czyli człowieka podobnym do zwierzęcia, jego wola ulega częściowej przynajmniej, a niekiedy całkowitej anihilacji. Dlatego upijanie się właśnie jest grzech. Jeżeli intencjonalnie będziemy się upijali po to, by pozbawić się woli, to czynimy wielki gwałt własnej naturze, bo to, co czyni nas podobnymi do Pana Boga, to jest właśnie wolna wola. Wolna wola, czyli możliwość decydowania się na dobro, bo to jest wolna wola stworzona, bo
po to jesteśmy nią obdarowani, by mieć wolną wolę, by kierując się wolną wolą, by idąc za wolną wolą, wybierać dobro. A jeśli nadużywamy takich środków jak alkohol, to bardzo często właśnie tej woli wtedy nie ma. Jeżeli jest to, dzieje się ze świadomością, to bardzo często powiększa to grzech. Jeżeli wiemy, jak działa na nas alkohol, a pomimo to go nadużywamy, to wtedy pozbawiamy się woli i wtedy w chwilach pokus jesteśmy już bezbronni, bo wolna wola została w nas pomniejszona. Jeśli byłoby to tak, że to działoby się niedobrowolnie, to jest zupełnie oczywiście inaczej. Stąd to przestrzeganie przed nieczystością. Przed nieczystością, ponieważ nadużywanie alkoholu, nieumiarkowane jego picie, czasami w niektórych przypadkach, w niektórych osób w ogóle używanie go, bo niektórzy w ogóle nie powinni alkoholu pić ze względu na swoje uwarunkowanie cielesne. Na przykład są ludy, w których nawet odrobina alkoholu bardzo szkodzi. Na przykład Indianie zostali jako rasa wyniszczeni w dużej mierze przez Europejczyków właśnie przez rozpijanie. Protestanci anglosascy, którzy podbijali i okradali Indian z ziemi, robili to tym łatwiej, że poili ich alkoholem. Indiańskie organizmy nie są tak dobrze, tak rzec, wytrenowane w znoszeniu alkoholu, przez co Indianie rozpijali się i wyprzedawali ziemię i własne majątności białym i w ten sposób niszczyli samych siebie, swoje rodziny i całe plemiona szły po prostu, by tak rzec, pod młotek, ginęły z nędzy i materialnej, i moralnej. Ale również te narody, które lepiej znoszą alkohol, trzeba przyznać, że w naszej części Europy, na tej szerokości geograficznej, generalnie rzecz biorąc, ludzie lepiej radzą sobie z tolerancją alkoholu. Tutaj też są bardzo różne niebezpieczeństwa. Pojawia się niebezpieczeństwo nieczystości. Pojawia się również w wyniku nieczystości niebezpieczeństwo polegające na likwidacji, by tak rzec, niepożądanych konsekwencji tej nieczystości. Jeśli spojrzymy, ile musiało być aborcji wskutek tego, że ludzie, mówiąc kolokwialnie, nie planowali dziecka i zobaczywszy, co się stało, chcą zlikwidować, by tak brzydko rzec, skutek swojej porządzy, to było tego naprawdę bardzo, bardzo wiele. Ile strat, ile rozbitych rodzin, jeśli nie mówimy o aborcji. Stąd też to, co mówi święty Paweł w liście do Efezu, jest to Słowo Boże. Znaczy to, co pisze święty Paweł, jest inspirowane przez Ducha Świętego. Duch Święty spowodował to, że w tych słowach nie ma cienia fałszu. To znaczy, że jest to wyraźnie wola Boża, by się powstrzymywać przed nadużywaniem alkoholu. Nie jest nakazane, by być całkowicie wstrzemięźliwym, by być stuprocentowym abstynentem, ale trzeba pamiętać o tej wolności i godności dzieci Bożych, która powoduje, że nadużywanie alkoholu może powodować i powoduje bardzo wiele przykrych, smutnych konsekwencji, również społecznych, ekonomicznych, gospodarczych. Jeżeli Polacy znajdowali się do II wojny światowej często w nie najlepszej sytuacji ekonomicznej, to działo się tak dlatego między innymi z tego powodu, że byli rozpijani, że były karczmy prowadzone przez różnych karczmarzy z narodu karczmarzy, którzy celowo rozpijali naród i chcieli go pozbawić godności, pozbawić go tej wolności, dzięki której mogli oni się bronić, organizować. To nie jest żaden przypadek, że tam, gdzie przedstawicieli tego narodu było mniej, na przykład w Wielkopolsce, gdzie silny był Kościół katolicki, tam księża potrafili lepiej zapobiegać pijaństwu wśród społeczeństwa, wśród wiernych. Organizowali różne kasy pożyczkowe, organizowali kursy, jak być dobrym chociażby rolnikiem, jak wytwarzać różne produkty. To powodowało, że pijaństwa było mniej i też było mniej związanej z tym biedy i tak dalej. Na Górnym Śląsku było tak, że niemieccy przemysłowcy często wypłacali część wypłaty robotnikom w piwie. Dlatego, żeby przykryć niejako niskość pensji, że te pensje były często nie tak, jak powinny być, nie były to sprawiedliwie obliczone pensje,
żeby robotnicy mogli zapić by także swoją biedę, upić się, topić w alkoholu. I na przykład ksiądz Alojzy Ficek, budowniczy sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej, robił to, że organizował ruch wstrzemięźliwości, stąd powodowało to różne szykany ze strony władz Królestwa Pruskiego, które pod wpływem możnych wpływowych potentatów finansowych chciało tę zbawienną działalność księdza Ficka i wielu innych kapłanów górnośląskich ukrócić. Ksiądz Ficek musiał bardzo wiele z tego powodu wycierpieć, ale że miał taki śląsko-rubaszny stosunek do przepisów pruskich urzędników, którzy bardzo często próbowali ingerować w jego działalność duszpasterską, dlatego nie przejmował się tym specjalnie i publicznie z ambony wyśmiewał władze i ich absurdalne sprzeciwiające się wierze i obyczajności chrześcijańskiej przepisy. Nie będę tutaj cytował niektórych wypowiedzi księdza Ficka, które są bardzo, bardzo dosadne, ale roznosiły się po całym Górnym Śląsku i dodawały otuchy ludziom w tym, by walczyć z jednym z aspektów uciemiężenia duchowego, które właśnie polegało na tym, by pozbawiać ludzi woli, by pozbawiać ludzi wolności dzieci Bożych, by pozbawiać ich tej godności, dzięki której mogli służyć prawdziwie Panu Bogu. Starałem się zatem żyć wstrzemięźliwie po to właśnie, by, tak jak uczy Święty Paweł, by być otwartym na Ducha Świętego. Umysł zamroczony nie będzie dobrze współpracował z łaską. Umysł, który nie działa sprawnie, nie będzie mógł analizować, uczyć się prawdy wiary, nie będzie mógł przyjmować tego, co Pan Bóg choćby przez Kościół Święty nauczy. Walka z nałogiem, czy też z przesadnymi skłonnościami do nadużywania nie tylko alkoholu, ale różnych innych środków odurzających, może być też dobrą formą pokuty. Gdy w XIX wieku doszło do rabacji w Galicji, ta rabacja była najprawdopodobniej inspirowana przez władze austriackie. Było to możliwe w dużej mierze przez ogromne pijaństwo wśród ówczesnych chłopów. I to po rabacji, w której zginęło 1000 szlachty, chłopi rabowali dwory, rabowali, niestety to jest jeszcze gorsze, kościoły. Zaczęto dopiero wtedy dbać o to, by walczyć z pijaństwem i między innymi tutaj działali bardzo zbawiennie jezuici, w tym ten pewien ormiański kapłan, którego w tej chwili nazwiska sobie nie przypomnę, i w ten sposób bardzo skutecznie działali nad nawróceniem ludu. I tak można powiedzieć, że Galicja z takiego dość zaniedbanego kraju, części Polski, stała się w pewnym momencie najbardziej religijną częścią dawnych ziem polskich. Oczywiście w tym pomogło w tym również i to, że Galicja otrzymała szeroką autonomię, a władze polskie w Królestwie Galicji Lodomerii bardzo dobrze generalnie rzecz biorąc radziły sobie z rządzeniem krajem. Tutaj warto wspomnieć również postać księdza Bronisława Markiewicza, który założył Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła w swoich zakładach wychowawczych dla chłopców w miejscu piastowym koło Krosna, między Krosnem a Duklą właściwie, i czy w Pawlikowicach koło Wieliczki bardzo propagował abstynencję i bardzo przez to był nielubiany. W jednej właśnie w miejscu piastowym zamknięto w tym momencie wiele karczm, prawie wszystkie karczmy z trunkami, także skargi na niego trafiły aż do Wiednia, bo ci, którzy rozpijali naród polski, mieli z tego zysk, nie potrafili znieść, że jeden ksiądz potrafił doprowadzić do tego, że cała okolica uległa rechrystianizacji przez zamknięcie karczm i doprowadzić do podniesienia moralnego i religijnego przede wszystkim, ale również i materialnego ówczesnej, przynajmniej tamtej części Małopolski, zarówno okolic Krosna, jak i okolic Wieliczki. W zeszłym roku mieliśmy zresztą stulecie od czasu, gdy biskup krakowski, książę biskup krakowski Adam Stefan
Sapiecha erygował kanonicznie na terenie swojej diecezji zgromadzenie świętego Michała Archanioła, co też skruszyło opór biskupa Pelczara, wielce zasłużonego, ale mającego trochę zbyt, jak się wydaje, sceptyczne podejście do działalności księdza Markiewicza. I ksiądz biskup Pelczar również na terenie swojej diecezji zaaprobował zgromadzenie świętego Michała Archanioła, a przynajmniej jego męskie odgałęzienie, męską gałąź, a już po śmierci Pelczara w 1924 roku, w roku 1925 następny biskup przemyski Anatol Nowak, ksiądz Anatol Nowak erygował zgromadzenie Michalitek założone przez księdza Markiewicza i Janny Kaworek rodem z Górnego Śląska. Konsekwencje pijaństwa są bardzo poważne. O tym przestrzega nas święty apostoł Paweł w liście do Efezjan i myślę, że to będzie jest to dobry czas, by zastanowić się nad naszymi grzechami, nad grzechami również naszych rodzin, całego narodu, jak je jak za nie zadość uczynić. Zwłaszcza, że konsekwencje pijaństwa są bardzo, ale to bardzo opłakane. Prośmy świętego Józefa, który jest wzorem cnoty, umiarkowania, wstrzemięźliwości, by nauczył nas wykorzystać wszystkiego, co nam dał Pan Bóg w zgodzie z wolą Bożą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niepokalane serce Maryi. Módl się za nami. Święty Rafale Archaniele. Módl się za nami.